Siemanko, z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Adi. Zagramy sobie dzisiaj Battlefielda 2 Bad Company, a dodatek Wietnam. Wszyscy teraz oddają się urokowi grania sobie w Medal of Honor, a ja tak dla odmiany, tak troszeczkę na przekorę, postanowiłem sobie zagrać tą wspaniałą, tą oldschoolową grę, jaką jest Bad Company 2. A dodatek Wietnam to już kompletnie przerąbana oldschoolowa gra, która ma naprawdę cudowny klimat i jest naprawdę cudowna, jak się wychodzi z tego pojazdu. Tak jak mówię, miła odmiana po tych wszystkich nowych grach. Bardzo mi się w Wietnamie podoba klimat cały, podoba mi się muzyka, podoba mi się w ogóle tutaj oprawa audiowizualna. Naprawdę jest to coś wspaniałego i zachęcam wam, jeżeli macie ten dodatek, skakujcie znowu po prostu na mapy z Wietnamu, żeby było nas więcej, żeby to się jakoś kulało, żeby ta gra po prostu nie umarła. Od tak samoczynnie, od tak śmiercią, nie wiem jaką. Im będzie nas więcej, tym będzie lepsza zabawa. Może kiedyś sobie wspólnie z wami wszystkimi też zagram tutaj, co? Byłoby to całkiem zabawne, byłoby to całkiem przyjemne. A jej przeładowanie. Gdzie ten chest mi pobiegł? Tutaj jest. A i zaraz go dorwiemy, co? Ludziska? Może uciekać, ale nie może się ukryć. O, jest. Aj, kurczę, ale miał szczęście teraz. Dobra, ale system mamy, czyli padł już tam. No, z tyłu. Skąd do nas prują? O tak spytam. Skąd do nas prują? Nie chciałbym zginąć od razu tak na dzień dobry. I nie zginę. Uuu, dobrze, jedziemy ich, panowie, jedziemy ich. Ktoś mi tam pomógł troszeczkę go dobić. Powinno mieć jakiś powiększony magazynek, to od razu by lepiej nam szło. Ale mam pomniejszony magazynek. Malutki, kurczę, magazynek mam jak orzeszek. O, a przejmują nam, patrzcie, motherfuckerów. Na czym była ta rakietnica? Tu. To już go dajemy. Uszkodzenie pojazdu. Ładuj szybciej tą rakietę, żeby nas nie wypatrzał dziad. Dobra, zniszczyliśmy pojazd, zabiliśmy wroga. Ła, gdzie oni są? Jeszcze mamy chyba jedną rakietnicę, także damy radę jakoś, nie panowie? Damy radę, tu chyba kogoś widziałem. Dobra, doimy ich, doimy. To jest nasz. Do kogo on pruje? A, do tego. Kurczę, naboje nie mam. Ja pierdzielę, nie zdążyłem wziąć pistoletu do ręki. Byłem pewny, że mam naboje. Ajajajajajajaj, 5-1 tylko. Może się uda teraz kogoś zamordować, może teraz się uda kogoś trafić. Wietnam, ależ ja w to długo nie grałem, ależ to jest cudowne. Ależ tu jest piękny klimat, kurczę, gdzie biec, tam jedzie jakiś czołgol. A ja lubię niszczyć czołgole, nie zawsze mi wychodzi, przeważnie mi nie wychodzi. Jednakże lubię do nich podbiegać, wyciągać rakietnice i do nich pruć. Gdzie ja w ogóle biegnę? Aha, tam kieruję się w kierunku, jaki to jest punkt? B. Przypominam, że komentarz nagrywam na żywo, także będzie pełen jakichś przejęzyczeń, będzie pełen jakichś tam gagów. Ajajaj, ale pech. Kurczynko, jakby mi wtedy nie włączyło się przeładowanie, to już by ten człowiek nie żył. O Jezu, czy on... Tfu, o Jezu, czym on mnie potraktował? Miotaczem jakimś płomieni? No kurczę, bezczelny motherfucker. Muszę wsiąść chyba do jeepa, co? No to jedziemy jeepem. Zobaczcie, że w tej grze można w tym dodatku popierdzielać także różnymi pojaździkami fajnymi. Na przykład jeepikiem. Gdzie jedziemy? Nie wiem, gdzie jedziemy. Żum. Muszę wyskoczyć, bo już do mnie prują. Tu wyskoczę. Jezus, ale się wpierdzieliłem. Nie będę podnosił żadnego zestawu. Chcę biegać, chcę mordować. Chcę zdobywać punkty wroga. No, jest ktoś, ale mamy punkt.
Tutaj długo nie pociągnę, widzę. Może ktoś tu wbiegnie, co? Ludziska? O, jest czołg. O, akurat jak wziąłem rakietnicę do ręki. No normalnie dramat. Kurczę, ale to zmaściłem jak młoda matka. A mogło być tak miło, a mogło być tak przyjemnie. Gdzie jesteście, chłopaki? O, jesteś w piekle wojny? To dołączamy i do ciebie. Aj, akurat taki ciulaty respawn dość. Szkoda. Naprawdę szkoda. Jak to tam wyglądało? Patrzcie, podchodzą pewnie pod nasz punkcik. Nie wiem, czy biec, czy może skorzystać z jakiegoś czegoś, co mnie przewiezie gdzieś bliżej. Przejdziemy sobie troszeczkę, na? Tym oto pojazdzikiem, by nie było lipy. Gdzie są wrogowie? Jezu, jak ja dawno tutaj niczym nie jeździłem. Tu ktoś biegnie, bo co? Chrum. Wow, ale nas przejechali. Trochę. A, tu jest jakiś motherfucker. Pau. Pau. Co tak długo przeładuje? Star, odłamkowym ich. Nikogo nie widzę. Ja pierdziel nie umiem... Ciu. Jeździć pojazdami. Trudno. 6-5. Robi się nieciekawie, robi się niebezpiecznie. Niezły początek był, jednakże teraz troszeczkę, powiem wam, straciłem czujność. Troszeczkę sobie popiłem sprawę. I nie wygląda to teraz wszystko najlepiej. Czekaj. Ajajaj. Co ja mam teraz biec na piechotę tam? Ale lipa. Jezus, ale lipa. Jeszcze mnie ten śmigłowiec teraz trafi. Skąd oni walą? Tutaj jest jakiś, patrzcie, chestmill. A, jest! Jeden zabity? Ajajaj. Chciałem troszeczkę zbiec na bok, żeby sobie przeładować. Jednakże nie udało mi się. Poczekajcie, może mam jakiś, kurczę, powiększony magazynek albo coś do tego, co to jest. Lekkie wyposażenie bojowe, zapewnia większą mobilność i szybkość poruszania się, nie interesuje mnie to. Ulepszona kamizelka bojowa. O, więcej granatów. Dodatkowe kieszenie, 2 razy więcej ładunków wybuchowych. Tłumik ograniczy hałas powstania po wystrzale, zwiększa celność ognia mierzonego. Dobra. Ulepszenie pancerza, głowice. Ulepszenie stelaże, ulepszone stelaże, przepraszam. A to system cyfrowo-optyczny, ja pierdzielę, po co mi to? To co? Lekkie wyposażenie bojowe, ulepszony pas amunicji pozwalając przy większą liczbę magazynków. No, więcej magazynków się akurat może mi przyda, jednakże przydałby mi się po prostu większy magazynek. Żebym miał więcej kul, tak jak to jest w Battlefieldzie trójce. Nie wiem, czy tutaj też coś takiego jest, nie pamiętam już. Pewnie jest. A może nie ma. Dobra, biegniemy. Mniejsza z tym. Muszę podbiec przy tej górce. To może mnie ten śmigłowiec... O, już ktoś do mnie napierdziela, patrzcie. Patrzcie tego kurdupla, chciałem powiedzieć. I trafił mnie po prostu właśnie ten człowiek. Myślałem, że zabił mnie śmigłowiec, jednakże nie. O, z Uzi. Nawet nie wiedziałem, że w Wietnamie już były Uzi. No, ale trudno. Musimy tutaj wskoczyć pod jakiegoś pojazdu, co ludziska? Tutaj nie wejdę, jednak... To jedziemy. Ale jesteśmy podniszczeni już. Zdrowo. Chrum. Asysta jako kierowca. Pięknie. Globalnie pięknie. Tu jest ktoś, patrzcie. Nie trafiłem go? Ale on nas trafił. Wyskakujemy. Może uda się ten czołg troszeczkę jakoś podreperować, co ludziska? Szybciej. No reperuj go jeszcze. Reperuj. On może już jest reperowany, co? 67%. Ale miał 20, także troszeczkę go podreperowaliśmy. Chrum. Gdzie ktoś jest? O, przejmujemy. Chrum. Ktoś dla nas tutaj... Napierdziela, poczekajcie.
Szkoda. 7-8. Przydałoby się jednego zabić, żeby było chociaż 8-8. Ale jak wam się podoba? Cudnie się w to gra, nie? Kurdynko, taki zrobić taką wojnę w Wietnamie, jakby dużo ludzi się zeszło. Dużo Polaczków, Polaków, Polakosów i byśmy ich chcieli wszystkich. Fajnie by było. Myślę, że by było klawo jak cholera. Jest, jak ja w to dawno nie grałem. O, coś tu chyba zmierza do nas. Przejmiemy to czy nie? Przejmiemy. Dobra. Jednego mniej. Mamy 8-8. Czuję, że zaraz ktoś tu nadbiegnie. Bo na pewno się żółtym to nie podoba. Że tak sobie tutaj poczynamy na tym punkcie. Biegniemy na inne. Ajajajajaj. Żółci w tej wojnie walczyli kałasznikowami, bo byli zaopatrywani przez Rosjan. Tak zwane skosy. A tam coś jedzie? Co to? To nie jest nasz przecież czołg, nie? Ludziska. To jedniemy im tam. Co się będziemy szczypolić? O. Tutaj główna broń jest na dwójca, pomocnicza na jedynce, niezłe jaja. Jak to tam wygląda? Wszystko. O, jedzie coś. Moim zdaniem coś jedzie, patrzcie. Żeby tu mnie nikt nie sieknął, muszę się troszkę porozglądać. Tu śmigłowiec lata. O, jedzie ten czołgos, tam jest. Przedrzemy się tam? Spróbujemy się przedrzeć. Co nam szkodzi? Podbiegniemy troszkę do niego i mu wypatolimy z rakietnicy. Gdzie on jest? Zdawało mi się, że gdzieś tutaj był. Może nasi go już zdławili. Może nasi go już rozbili. O, jest. Dobra. Mam nadzieję, że mnie nie wypatrzy. Szybciej. Tego się nie spodziewa. Jesteś ostatni. Pilnuj się. Mam nadzieję, że to jest wrogi czołg, poczekajcie. No wrogi. Walimy w czerwony czołg. To był wrogi na pewno? Nie wiem. Chyba wrogi, nie ludziska? Dobra, przejmujemy. Tak dość śmiało do niego waliłem, a to może był nasz czołg. Nie wiem zresztą, kurczę, troszkę się zamotałem, powiem wam szczerze. Ale to jest na pewno wrogi śmigłowiec. Szkoda, że nikogo w nim nie zabiłem. Chwila. Ale się troszkę pogubiłem. Ale muszę się odrodzić. Muszę kogoś zabić znowu. Momento. Tam biegną mali żółci chłopcy. Za daleko jest, poczekajcie. Fajnie było zestrzelić go. Gdzie on jest? Ajajaj, dobra. Nieważne gdzie on jest, dajcie mi karabin do dłoni. I przeładujmy, i biegnijmy, szukać złych, żółtych ludzi. Momencik, jeszcze ich 50. Panowie, ale mi kropnął. 8-9, nieładnie. Trzeba było coś przejąć. Baza na wzgórzu, gdzie są chłopaki? O, ten wydaje się mieć dobre miejsce. Wali do jakiegoś czołgu w dodatku. Się wpierdzieliłem. Poczekajcie, zbiegnę w dół. Tutaj w dół jeszcze troszkę. Troszeczkę czuję się w jakichś opałach. Szkoda, że tutaj się... to nie było za fajne. Poczekajcie, łyczek wody dla ochłody. Troszeczkę mi zaczęło słabiej. Troszeczkę zaczęło mi gorzej iść. Jednakże nic. Prawdziwy żołnierz walczy do końca, nie? Ludziska? Patrzcie, żółtek. Aj, szkoda, że go zabili. Oj, nie wiedziałem, kto do mnie teraz wali. 8-11. Ja pierdziela, się dramatycznie zrobiło. Jeb, jeszcze przejmują naszą flagę. Nie, do śmigłowca. No już trudno. Jak jestem w śmigłowcu, to pokażemy wam,
Jak się tutaj prowadzi oszczał ze śmigłowca. Do czołgu, do czołgu. Przesuń mi się trochę, o. O, już po nas. To powalczyłem w tym śmigłowcu. Ajajajajajajajaj. Dobra, dawać mnie do normalnego, biegnącego piechotą żołnierza. O, właśnie. O, tu jest napierdzielanka z daleka. Wszyscy mają niezłego cela. Tylko ja taki ślepiec tutaj biegam. No. Kolejny padł, żółty brat. Tu. Tam kolejny biegnie. Moment, to jeszcze 5 nas zostało i się skończy runda, więc muszę biec. Uuu, jeszcze mnie śmigłowiec na koniec rozwali, to będzie dramat. Asystę jaką zaliczyłem, pięknie. Może jeszcze kogoś zabiję. Oj, nie tak, nie tak to... O, snajper, strzelec wyborowy, nie tak to się miało skończyć. Niestety nasz zespół przegrał. Grało się świetnie, grało się wyśmienicie, nie śmiejcie się z mojego wyniku. Naprawdę nie grałem w to kupę czasu. Ostatni raz w to grałem, gdy wrzucałem dla was ostatni raz z tego dodatku filmik, a było to, nie wiem... Z 4 tygodnie temu, nie wiem kiedy, nawet już nie pamiętam. Dobra moi mili, trzymajcie się. Cześć, był z wami Adi, graliśmy w Battlefield Bad Company 2, a dodatek nazywa się Wietnam. Jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajny i klimatyczny. Cześć.